Don the Dragon Wilson w filmie Elektroniczny Łowca. W pozostałych rolach cześć, ludkowie. Wstąpcie do baru u Jacka. Mamy tu wszystko, czego dusza zapragnie. Piwo, whisky, crack, heroinę. Do wyboru, do koloru. Najlepsza jakość. Wszystko legalne. Przyprowadźcie żonę, dziewczynę, a najlepiej obie naraz. Ile razy mam powtarzać, żebyście nie stawiali drinków na stołach? Spadaj, palancie, albo zrobię ci kuku. Chyba powinienem zajrzeć do stołu numer 3. Schowaj to, durniu. Spoko, to trefna rzecz. Puknąłem z niej tego starucha. Co się łamiesz? Sprawa już przyschła. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Brak zagrożenia. Możliwe zagrożenie. Agent numer 7 z Federalnego Wydziału Łowców Specjalnych. Claytonie Graff, zostałeś uznany winnym morderstwa przez amerykański komputerowy wymiar sprawiedliwości z artykułu 122067. Egzekucja w trybie natychmiastowym. Jestem niewinny. To jakaś pomyłka. Na pomoc! Brak zagrożenia. Wzięcie zakładnika. Forma nieznana. Brak życia. Jamesie Cooley, zostałeś uznany winnym morderstwa przez amerykański komputerowy wymiar sprawiedliwości z artykułu 122067. Egzekucja w trybie natychmiastowym.
Już jest. Zająć pozycję. Mówi Connie Griffith dla Infonews. Przed gmachem Cybercore'u zebrała się grupa protestujących przeciwko komputerowemu wymiarowi sprawiedliwości. 8 miesięcy temu został on stworzony przez Cybercore i włączony do naszego systemu prawnego. Jednym z najgorętszych zwolenników komputerowej sprawiedliwości jest senator Bob Dealey, który za chwilę odpowiadać będzie na pytania dziennikarzy. Panie i panowie, proszę zająć miejsca. Mam zaszczyt zapowiedzieć senatora Roberta Dealey. Sprawdzenie posterunków. Prawa strona zabezpieczona, lewa zabezpieczona. Bardzo dziękuję. Witajcie. Myślę, że najlepiej od razu przejść do rzeczy. Nie sądzi pan, że komputerowa sprawiedliwość jest jawnym pogwałceniem konstytucji? Myślę, że termin komputerowa sprawiedliwość nie jest tu najwłaściwszy. Komputery nie mogą decydować o życiu i śmierci. Sprawiedliwość nie została wymyślona przez komputery, tylko wprowadzona do ich pamięci. To wszystko zaprogramowali ludzie. Roboty zamordowały mojego brata. Zabijacie ludzi. Chłopaki, miejcie oczy szeroko otwarte. Z tych ludzi bije nienawiść. A co z konstytucją? Konstytucja powstała ponad 225 lat temu. Wtedy liczba ludności całego kraju była mniejsza niż dziś w tym jednym mieście. Rossi Romero, jeden z chłopaków, widział w 5. sektorze podejrzany samochód. Mam to sprawdzić? Odmowa. Tu się robi gorąco. Coś mi nie gra. Wyłącz się. Danner, ubezpieczaj mnie. Muszę to sprawdzić. Phillips, zostań na posterunku. Mam przeczucie, Ross. Każdego dnia mamy w tym mieście 20 morderstw. Oznacza to niekończące się procesy. Utrzymanie armii urzędników, czyli mnóstwo pieniędzy, których nie mamy. Jesteś pewien, że robimy słuszny nik? Tak, do cholery. Planowaliśmy to od dawna. Zabicie Dealey'ego nie zatrzyma systemu. Nie, ale go spowolni. Zresztą to rozkaz i musimy go wykonać. Phillips, zgłoś się. A27, podejrzany samochód na dachu, kod żółty. Zabezpieczyć. Panie senatorze, czy pan Rounds mógłby wyjawić, jaką sumę otrzymało jego przedsiębiorstwo po wejściu w układ z rządem Stanów Zjednoczonych? Nie to jest przedmiotem tej konferencji prasowej. Mamy rozmawiać o cybernetyce, nadziei przyszłości i sprawiedliwości. Protestujecie przeciwko karze śmierci. Co w takim razie z niewinnymi policjantami, którzy giną na posterunku? Elektroniczni łowcy to pierwszy krok w kierunku prewencji. Więc mamy pozwolić, żeby komputery ferowały wyroki? Tak, pan Nogrychy, jak również je wykonywał. Poprzez roboty egzekucyjne? Elektronicznych łowców. 2 minuty. I co dalej, panie Dealey? Cyborgi nauczyciele, lekarze? A może cyborgi dziennikarze? Czy myśli pan, że przemysł cybernetyczny jest gotów do wzięcia na siebie takiej odpowiedzialności? Tak myślę. To przedsiębiorstwo jest do tego gotowe. Dlaczego pan nas okłamuje, senatorze? Nothing has been uncovered.
Nie ma powodów do niepokoju. Broń! Zaczekajcie. Służba bezpieczeństwa, wysiadać. Terroryści byli członkami tajnego, radykalnego ugrupowania występującego przeciwko programowi sprawiedliwości komputerowej. Nazywają siebie ZPL, Związek Praw Ludzi. Część społeczeństwa nie zgadza się z ich metodami, ale są tacy, którzy wierzą, iż jest to konieczne. Otrzymaliśmy przed chwilą wiadomość, że wszyscy zamachowcy zginęli. Mówiła Connie Griffith. Nie. Senatorze, co pan sądzi o tym incydencie? Był to oczywiście atak ZLP, Związek Praw Ludzi. To zakrata na żart. A ja nie mam praw? Nie jestem człowiekiem? Został pan ranny? Nie, a zawdzięczam to Ericowi. Przedstawiam wam agenta Erica Phillipsa, członka naszej Służby Bezpieczeństwa. Dobra robota. Czy zamierza pan odpowiedzieć ciosem na cios? Niech prawo się tym zajmie. To na razie wszystko. Wyjaśnijmy sobie coś. Ile jesteś w zespole? 3 miesiące? Ty i twoi kolesie z bezpieczeństwa stanowego to banda smarkaczy. Jestem szefem ochrony senatora od 6 lat. To powinieneś sprawdzić ten samochód i ogłosić żółty alarm. Nie muszę się przed tobą tłumaczyć.
Kiedy kieruję akcją, nie mam czasu sprawdzać każdej mysiej dziury. Gdyby senator zginął, też byś się tak tłumaczył? Wiesz co? Jeśli jeszcze raz opuścisz posterunek, inaczej pogadamy. Świetna robota, Eric. Dziękuję, to należy do moich obowiązków. Obowiązków? Uratowałeś mój tyłek dwa razy w ciągu jednego dnia. Bierz przykład z tego dzieciaka. Do jutra. Panie senatorze, on nie jest jeszcze gotów. Dziś po południu przeszedł samego siebie. Nie mamy wystarczających informacji o nim. Nie wiemy, czy jest lojalny, ale wiemy, że jest dobry. Udowodnił to dzisiaj. Co, boisz się, że jest lepszy od ciebie? Że odbierze ci twój chleb? Phillips jest impulsywnie reagującym amatorem. Wprowadzenie go teraz we wszystko to wielki błąd. Ten chłopak jest wyjątkowy. Chcę go mieć po swojej stronie. Jeśli oznacza kłopoty, sprawdzimy go, zanim będzie za dużo wiedział. Jeśli oznacza kłopoty, proszę zostawić go mnie. Agnes, światło. Dobry wieczór. Witam w domu. Są jakieś wiadomości? Nie, proszę pana. Co nowego? Jak minął panu dzień? Już wiem. Intra News podały, że uratował pan życie senatorowi. Tak, jestem bohaterem. Czuję ironię w pańskim głosie. Jesteś spostrzegawcza. To właśnie w tobie lubię. Czymś pana zmartwiłam? Nie, przepraszam cię. A jak tobie minął dzień? Wspaniale. Naprawiłam drobny błąd w obwodach. Nasz sąsiad, pan Perkins, wymienił swój stary system na nową Mary 6000. Jest czarująca. Ucięłyśmy sobie małą pogawędkę. Masz ochotę na drinka, Agnes? Nie powinnam, naprawdę. Nie kryguj się. Cała noc przed nami. Upijmy się. Wczoraj też tak było. Wpada pan w coraz większą depresję. Zrób to dla mnie. Dobrze, ale nie więcej niż 5%. Eryku, powiedziałam, nie więcej niż 5%. To dla mnie za dużo. Co powinnam teraz powiedzieć? Że mnie kochasz. Kocham cię, Eryku. Agi, nazywam się Agnes 4000, tylko nie przesadź. Chciałam powiedzieć, nie wypij za dużo. Otwórz 23 listopada 2014 roku, 23:34, kamera 6. Nie przepraszaj. Czemu ciągle się katujesz? Nikt nie prosił cię o zdanie. Świetnie. Cześć. Co robisz? Gulasz. Twoje ulubione danie. Nie odwrócisz się do mnie? Oglądałam wiadomości. Nic mi nie jest. Nigdy nic ci nie jest. Dobrze się czujesz? Przepraszam. Dlaczego? Nowa blizna do kolekcji? Nic mi nie jest, ale mnie jest. Wyszłam za faceta, który bawi się w chowanego ze śmiercią dla samej zabawy. Jezu, znowu zaczynasz? Co to za życie? Wiedziałaś o wszystkim, jak braliśmy ślub? Nie. Byłeś wtedy śledczym, a nie ochroniarzem. Nie potrafię tak żyć. Nigdy nie wiem, czy wrócisz żywy. Nie mów tak. Nic do ciebie nie dociera, prawda?
Kocham Cię. Kocham Cię. Agnes, woda. Ja też Cię kocham, Katie. Aggie, sen. Doktorze, to pan? Eryku, obudź się. Co się stało? Pilna rozmowa. Senator Dilly. Witaj, Eryku. Tu Bob. Stało się coś. Mógłbyś z łaski swojej wpaść tu? Tak jest. Wybacz, że zrywam cię z łóżka po nocy. Co się stało? Wiem, że jesteś dość krótko w naszej rodzinie, ale już stałeś się prawdziwym jej członkiem. Mam rację? Bo to jest rodzina. Jak więzy krwi. Są sprawy, którymi dzielimy się z innymi, ale z nikim więcej. Mam rację? Podstawą naszej siły jest lojalność. Absolutne oddanie. Niektórzy mają to w sobie, niektórzy nie. Chodzi o lojalność. Coś, czego nie posiadłaś. Co pan robi? Próbowałaś mnie zabić. Co takiego? Twój szef jest zasmucony tym faktem. Nie mam z tym nic wspólnego. Oszczędź sobie. Wszystko o tobie wiemy. Śledziliśmy cię. Wiemy, że jesteś członkiem związku. Nie mam nic wspólnego ze związkiem. Nie pieprz. Spokojnie, Ryku. Nie wierzcie mu. Ta kobieta wiedziała o zamachu. To wariat. Psychopata. Coś mu się pokrzaniło w głowie. Trzeba go powstrzymać. Nie strzelaj. W budynku są ludzie. Ross, zostajesz. Oh!
Olson, potrzebuję nakazu na Eryka Phillipsa. Czy to nie jeden z waszych? Z jakiego paragrafu? Morderstwo. Ma pan dowody? W jego mieszkaniu znajdziecie ciało, broń i pełno odcisków palców. Jego odciski czy hydrokopie? Daj spokój. Od kiedy bawisz się w detale? Po prostu rób, co do ciebie należy. Spotkamy się w centrali za 20 minut. Wysyłamy łowcę. Łowcę. Muszę pilnie zobaczyć się z szefem. Siadaj. Powiedziałem, że to pilne. To zmienia postać rzeczy. Siadaj. Słuchaj, dupku. Jestem ze służby bezpieczeństwa. Jeśli zaraz nie przywleczesz tu swego szefa, to zamiast siedzieć za biurkiem, będziesz łowił gówno w kanałach. Dobra, tylko bez takich. Do wszystkich. Zatrzymać Eryka Antoniego Phillipsa. Kod personalny 2363995 alfa. Z szefową Olson, proszę. Szefowo, mam tu faceta, który pilnie chce się z panią widzieć. Mówi, że jest ze służby bezpieczeństwa. Jak się nazywa? Eryk Phillips. Zlikwidować. Kolej, zaczekaj. Zatrzymać go. Mamy problem, panie Rounds. Zdrajca. Myślałem, że już się tym zająłeś. Tak, ale tym razem chodzi o jednego z moich chłopców. Szefowa wie już o wszystkim. Wysyłamy natychmiast łowcę. Czy to konieczne? Obawiam się, że tak. Chłopak jest dobry.
Aktywacja łowcy zastrzeżone. Wprowadź kod. Czekaj. Następny ruch Philipsa będzie jego ostatni. Łowca uaktywniony. Wprowadź kod głosowy 82788 Eric Phillips. Dziękuję. Proszę czekać. Potwierdzam. Z kim łączyć? Waszyngton, Departament Służby Bezpieczeństwa, major Charles Dobson. Twoja kola, facet. Dzięki. Proszę czekać. Proszę czekać. Cholera. Odwołuję rozmowę. Dziękuję. Agent numer 5 z Federalnego Wydziału Łowców Specjalnych. Eryku Anthony Phillipsie, zostałeś uznany winnym morderstwa przez amerykański komputer wymiar sprawiedliwości. Jestem funkcjonariuszem federalnym. Zgodnie z kodem 122067, egzekucja w trybie natychmiastowym. Nie możesz mnie zastrzelić. Łamiesz prawo federalne. Wycofaj się. Rzuć broń, ręce na głowę. Odwróć się. No już. Jestem agentem Służby Bezpieczeństwa. Identyfikacja. Eric Phillips, Amerykańska Służba Bezpieczeństwa. Zatrzymaj wóz. Spadaj. Thank you.
numer 5. Egzekucja w trybie natychmiastowym. Nie moja, twoja. Rzuć broń i do furgonetki. Kim jesteś? Jazda. Czego chcesz? Do furgonetki, ale już. Chcę go dostać natychmiast. Mamy na niego nakaz. Zabił dwóch gliniarzy, więc to już jest nasza sprawa. Ciągle jest na wolności. To tylko kwestia czasu. Potrzebujemy jeszcze jednego łowcy. Jeszcze jednego? Musimy załatwić Lipsa. Jest wściekły. Oczywiście, że jest. Widział, jak zabijałeś. Jeśli jest wściekły na mnie, to na ciebie również. Wiesz, co mam na myśli. Dam ci pewną radę. Nigdy nie przeceniaj ludzkiej siły. Jenny, siadaj. Ludzie przestali być ludźmi. Wspólnota plemienna umarła. Ludzkość to robactwo. A co się robi z robactwem? Rozgniata butem. O czym pan mówi? O władzy. Władzy silniejszej od życia, uczuć, umysłu, ducha. Wszyscy dookoła są jak pijane dzieci we mgle. Mówię o władzy nad śmiercią. Ludzie zawsze przypominali stado baranów. Zawsze musieli mieć nad sobą kogoś, kto mówił im, co mają robić, a czego nie. Nigdy nie mieli nawet odwagi, żeby samodzielnie myśleć. My stanowimy nową generację. Generację wypraną z idiotycznej duszy i bzdurnych uczuć. Czyż Bóg chciałby czegoś więcej? W mieszkaniu jednego z agentów Służby Bezpieczeństwa znaleziono zwłoki. Niestety sam agent zniknął. Jest ze mną Mike Ross, szef ochrony CyberCorp. Panie Ross, czy Phillips był w depresji w noc morderstwa? Nie, po prostu pokazał swoją drugą, ciemną stronę. Stracił wszelkie hamulce. Dopóki jest na wolności, nikt nie może spać spokojnie. Szczególnie ty, Ross. Policja rozesłała za Phillipsem list gończy. Jeśli ktoś wie o miejscu jego pobytu, niech natychmiast powiadomi najbliższy posterunek. Jezu, wystarczyło zapukać. Gdzie jestem? Stary, jesteś bezpieczny, ale ty nie. A teraz gadaj, gdzie jestem. Nie mogę powiedzieć. A kto może? Griff, ale Griff tu nie ma. Stój, dupku. Gil, mówiłem ci, żebyś zamknął drzwi na klucz. Zamknąłem. Uspokój się, kowboju. Opuść broń.
On szuka Griff. Griff tu nie ma. Chcę tylko wiedzieć, co tu się dzieje. Przepraszam, ale na razie nie możemy ci powiedzieć. Proszę, bądź cierpliwy. Nie wyrządzimy ci krzywdy. To zrób z nim coś. Jared, opuść broń. Koleś jest niebezpieczny, nie ufam mu. Ja jestem niebezpieczny, to wy macie broń. Jesteście z ZPL, prawda? Tak, jesteśmy pieprzonymi terrorystami. Jesteśmy ze związku. Wyjaśnimy ci wszystko, jak tylko Griff się tu zjawi. Kto to jest Griff? Wracaj do pokoju. Jared, odłóż broń. On był po ich stronie, ale już nie jest. Nie wiemy tego. Schowaj broń, dzieciaku, dobra? Albo ci ją odbiorę. Spróbuj. Gdzie jest Griff? Dokładnie tutaj. Wielka gwiazda telewizji prowadząca podwójne życie. Coś w tym stylu. Markus, zajmij się jego nogą. Spokojnie, jestem studentem medycyny. Ale ja potrzebuję lekarza. No to masz gówniane szczęście. Jared, wyjdź stąd. Moim zdaniem tracisz tylko czas. Nie pytałam cię o zdanie. Masz szczęście, że kula płytko weszła. Muszę przeciąć skórę, żeby ją wyjąć. Nie gadaj, tylko bierz się do roboty. Niestety nie mamy środków znieczulających. Trzymaj się, stary. Odpocznij, wszystko będzie dobrze. Jesteś kobietą sukcesu. Masz wszystko, czego dusza zapragnie. Po co ci to całe ZPL? Próbuję coś zmienić. Według mnie to głupota. Nie pytałam cię o zdanie. Mam ją. Jaki budżet? Myślałem, że jest większa. Cel Phillips Eric Anthony. Zadanie eliminacja. Czekaj. Jestem dziennikarką od 8 lat. Widziałam wiele zła. Widziałam, jak spłonął Biały Dom. Odkryłam masakrę w Greenwich Village. Najgorsze jest to, że ludzie zatracają swoje człowieczeństwo. Weź na przykład tę całą komputerową sprawiedliwość. Wszyscy zaakceptowali to bez zmrużenia oka. Rządzą nami maszyny, które sami stworzyliśmy. Będzie coraz gorzej, jeśli ludzie nie przywrócą dawnego prawa. Zabicie senatora nic nie pomoże. To nie był mój pomysł. Współpracowałam tylko z naszą wtyczką w CyberCore. Stephanie Austin. Odkryła ważną informację. Operacja Echo. Ale zanim weszła do ich komputera, została zamordowana. Wiemy, że ktoś cię wrobił, Phillips. Co to za informacja?
Nie wiem. Wiem tylko, że przypłaciła życiem próbę jej uzyskania. Teraz wszystko zależy od nas. Macie tam jeszcze kogoś? Naprawdę myślisz, że uda ci się przeniknąć do środka? Nie. Ale ty możesz. Byłeś w ochronie sanatora przez 3 miesiące. Musiałeś tam bywać. Kilka razy, ale miałem przepustkę. Więc wiesz, gdzie jest ich główne laboratorium? Tak, ale nie wejdziemy tam. Możemy. Mając kod otwarcia drzwi wejściowych. Dostałam go od Stephanie. Tak wam pilno do śmierci, co? Czas ucieka. CyberCorp coraz bardziej kontroluje rząd. Już za niedługo będą nietykalni, rozumiesz? Musimy działać. Masz 2 wyjścia. Możesz dalej uciekać albo walczyć razem z nami. Co wybierasz? Jeśli Phillips załatwi drugiego robota, Rounds się wścieknie. Phillips zginie przed wschodem słońca. Pozwoli mi pan zająć się tym osobiście? Nie, nie, rozegramy to z zachowaniem procedury. On jest zbiegiem skazanym na śmierć. Do jasnej cholery, powiedziałaś mu? Możemy go wykorzystać. A nie pomyślałaś o tym, że on może wykorzystać nas? To podstęp. Oni na niego polują, Jared. Chcą go zabić. Nie ma żadnego podstępu. Masz zwidy, stary. Ten facet to najlepsza okazja, jaka mogła nam się przytrafić. Przyłączy się do nas? Nie wiem. Słuchaj się jej, słoneczko. Mamo, kiedy będziesz w domu? Do jutra na pewno nie. Rób to, co Liza ci powie i nie męcz kota, dobrze? Do zobaczenia rano. Kocham cię, mamusiu. Ja ciebie też, słonko. Śpi dobrze. Chcesz coś zobaczyć? Stephanie Austin była moją przyjaciółką. Miała mi coś przekazać, coś, co zdobyła w CyberCorp. Spójrz, co mamy przeciwko nim. Endosystem łowców. To coś w rodzaju superstopu w olbrzymiej temperaturze. Nie jestem metalurgiem, ale nigdy nie spotkałem takiej kompozycji. Mój komputer nie może rozszyfrować użytych pierwiastków chemicznych. Masz jakiś pomysł? Mów do mnie jeszcze. Wybacz. Mówiąc krótko, łowcy to niebezpieczne bydlaki. Dokładnie. Ale co najciekawsze, to
Ten obwód składa się z ponad miliarda mikroprocesorów. Wiesz, od czego włosy stają dęba? To substancja polimorfonuklearna. Pogubiłem się. Tak, wiem. Moja wina. Tkanka zrobiono z jakiegoś polimerycznego żelu, który czyni ją kompletnie elastyczną. Możesz włożyć rękę do środka, ale jej nie przetniesz. Ta pieprzona technologia wyprzedza o całą epokę wszystkie techniki analityczne i systemy percepcji, całą dotychczasową zasraną naukę. Ja też się pogubiłem. Dzięki. Chcę powiedzieć, że ten żel CyberCore'u jest absolutnie perfekcyjną substancją. Łowca jest doskonałym androidem. Doskonałym zabójcą. A, tu jesteś. Tony, chcę cię widzieć. Zaczekaj. Ile masz lat? 19. Nie powinnaś przypadkiem być w szkole? Gdybym była w szkole, nie mogłabym być tutaj. Logiczne, nie? Markus, będziesz w furgonetce. Miej włączony silnik. Musisz być gotów w każdej chwili do jazdy. W środku może być gorąco. Rozdzielimy się i spróbujemy odszukać główne laboratorium. Nie znajdziecie. Wiem, gdzie ono jest. Chodzę w to. Od razu lepiej się poczułem. O co ci chodzi? Zaraz ci pokażę. Koniecznie chcesz nabić sobie guza. Jeden z facetów, którego wczoraj zabiłeś, był jego bratem. Przykro mi, ale musiałam ci to powiedzieć. Jared, zaczekaj. Przygotujcie się, ruszamy. Pete, Ginny, do roboty. Przyprowadźcie Vana. Co to było? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Łowca! Jezu Chryste! Cholera, co to było? Dochodzi gdzieś z dołu. Łowca, ruszać się. O mój Boże. Thank you.
Spadamy stąd. Ruszajcie się. Jak się stąd wydostaniemy? Spróbujemy przez ramkę. Drzwi długo nie wytrzymają. Musimy się stąd wydostać. Cofnij się. Strzelaj! Nie mogę, jest zabezpieczony. Osłaniaj mnie. Skurwiel. Jezu Chryste. On ciągle żyje. Już nie. Jedziemy.
Dlaczego ten pieprzony sukin syn jeszcze nie zdechł? Nareszcie mamy z głowy ZPL. Chłopca wszystkich załatwił. Oprócz tego, którego szukamy. A możemy mieć jeszcze jednego łowcę? Może dwóch. Może od razu trzech, albo 300. Przestańmy marnować czas na mechaniczne cioty. Załatwmy to po męsku. Myślisz, że dasz mu radę po tym, jak załatwił dwóch łowców? Pozwól, że wyjaśnię ci drobną różnicę między człowiekiem a tym automatycznym gównem. Człowiek ma w sobie jedną rzecz, której nigdy nie będzie miała żadna maszyna. Instynkt przeżycia. Chcesz go rósł? To go bierz. Z przyjemnością. Miejmy to z głowy. Nie żyją. Wszyscy moi przyjaciele. Jared, Ali, Gil. Wszyscy zginęli. Musimy iść. Nie mamy szans. Twoi przyjaciele nie chcieliby, żebyśmy się poddali. Musimy wydostać te informacje. Włamując się we dwójkę do Cybercoru? Lepiej od razu popełnić samobójstwo. Nie pytałem cię o zdanie. Ruszajmy. Strażnicy mogą wrócić w każdej chwili. Ledwo mogę przeczytać. Ja to zrobię. Dam sobie radę. Cholera, co to jest? Ósemka? Raczej piątka. Nie wygląda na piątkę. To chyba ósemka. Niech ci będzie, pośpiesz się. Nie przyszłam tu na ploty i kawę, panie Phillips. Nadchodzą. Miałeś rację, to była piątka. Daleko jeszcze? Kawałek. Tędy. Na pewno wiesz, co robisz? Gil wszystko wiedział. Pośpiesz się. Prawie gotowe. Mam je. Są zastrzeżone. Wezmę dyskietkę do domu i złamię kod wejściowy. Mam. Tędy. Thank you.
Co tam masz? Torebkę tej paniusi z Intranews. Kim jesteś? Twoją cioteczną babcią. Jak to skradziony? Złamali kod i skopiowali akta. Musimy dowiedzieć się, na ile są zorientowani i odzyskać akta, zanim ta dziwka wyklapie wszystko w wiadomościach o 6:00. Ross wie, gdzie oni mogą być. Zajmie się nimi. Powiedz Rossowi, że chce mieć ich żywo. Załatwione. Złamie kod wejściowy i dowiemy się wreszcie, co to za operacja Echo. Ile ci to zajmie? Minuty, godziny, dni? Musisz się streszczać. Trzymaj. Dzięki. Gdzie jest twoja żona? Słucham? A, obrączka. Jestem rozwiedziony. I ciągle nosisz obrączkę? Co się stało? Miałem za dużo blizn. Blizny są seksowne. Ja też jestem rozwiedziona. Mój mąż stwierdził, że jestem zbyt agresywna, więc rzuciłam go. Jak złamiemy kod, wejdziemy prosto do sieci. Wszystko będziemy mieć jak na dłoni. Nie ciesz się na zapas. Dużo może się wydarzyć między dzisiaj i jutro. Tak, ale żeby załatwić dwóch łowców, trzeba mieć dobrego anioła stróża. No to jestem szczęściarzem. Jestem Irlandką. Nie mogłam prosić o lepsze towarzystwo. Mamy. Mój Boże. Nie wierzę. Czy to możliwe? Wszystko jest możliwe. Jeśli jeszcze raz spojrzysz na twoją broń, jej mózg wyląduje na ścianie. A mówiłeś, że jesteś szczęściarzem. Świetna robota, panie Ross. Była pani blisko jak nikt inny. Żygać mi się chce na pański widok. Udowodniłaś, po czyjej jesteś stronie. Panie Phillips, ma pan ducha walki. Szkoda, że nie pracuje pan dla Cybercoru. Gdybym pracował jutro, już nie byłoby dla kogo. A dlaczegoż to? Ponieważ dziś puszczę z dymem tę budę. Oczywiście. A teraz zadam bardzo proste pytanie. Jeśli odpowiedź będzie właściwa, zaoszczędzicie sobie bólu. Czy zrobiliście drugą kopię operacji Echo? Ross, rozwiąż im języki. Ross, nie jemu. Senatorze, opuszcza pan przyjęcie? Mam spotkanie o 8:00 rano. Nie będę tu siedział i patrzył, jak zamęczacie na śmierć dwoje ludzi. Mam jeszcze ludzkie uczucia. Eryku, gdybyś zagrał dobrą kartą, miałbyś dożywotnią pracę. Szefową? A co z tobą? Mam trochę czasu. Thank you.
To tylko odraśnięcie. Uciśnij tu. Wszystko będzie dobrze. Chodź. Phillips, nadszedł czas, żebyś pokazał, co umiesz. Muszę przyznać, że załatwiłeś tę robotę jak prawdziwy zawodowiec. Ale mam dla ciebie nowinę. Ja nie jestem robotem. O co chodzi, Phillips? O broń? Nie potrzebuję jej. Będzie bez broni. Co z tobą, Phillips? Odgrywasz amatora? Duży błąd. Błąd? Nie rób tego. Jesteś zwykłym amatorem. Powiedziałam, nie rób tego. Thank you.
Nic ci nie jest? Może być. Agent numer 7 z Federalnego Wydziału Łowców Specjalnych. Mamy kłopot. Eryku, Antoni Filipsie, zostałeś uznany winnym morderstwa. Nazwijmy to remisem, dobra? Wszystko w porządku? Tak. Musimy złapać Diliego. To moja działka. Dziękuję za tak liczne przybycie. W końcu świętujemy dziś nadejście nowej ery. Nie będziemy popełniać błędów naszych przodków. Nie bójcie się zmian. Wyjdźcie im naprzeciw. Nie bójcie się przyszłości. Przyjmijcie ją z otwartymi ramionami. Komputerowy system sprawiedliwości to droga do lepszego jutra. Cybernetyka jest naszą przyszłością. Cybernetyka jest naszą przyszłością. To robot. Kręć. Eryku? Nic ci nie jest? Wygraliśmy. Na to wygląda. Craig Grounds, prezes Cybercoru, zniknął po tym, jak rząd wycofał się z komputerowego wymiaru sprawiedliwości. Jest oskarżony o zdradę stanu i morderstwa. Przestępczość wzrasta. Niełatwo jest powstrzymać przemoc. Ale mamy coś, czego nikt nam nie odbierze. Coś bezcennego. Naszą godność.
Ludzka dusza jest siłą samą w sobie. Mówiąc słowami pisarki Ayn Rand, nikomu nie wolno odbierać wolności, ani czynić z ludzi niewolników. Mówiła Connie Griffith. Co o tym myślisz? To wygląda jak kandydowanie do Senatu. Co zamierzasz? Czekam na propozycję. Wygląda na to, że jestem ochroniarzem, który nie ma kogo ochraniać. Chyba znam kogoś, kto potrzebuje ochrony, ale chcę być jedynym klientem. Słyszałeś o Roundsie? Nie. Pewnie byś nie chciał. Czemu? Powiedzmy, że pozwoliłam mu spróbować tego, co sam wymyślił. Agent numer 8 z Federalnego Wydziału Łowców Specjalnych. Wystąpi. Dystrybucja na terenie Polski, firma Vision, Warszawa. Tekst polski, Karolina Kozioł. Czytał Jan Kozioł.